takie wrażenie, że chyba przypasowało ci losowanie. Tak, bo ja wreszcie będę... Afroamerykanką. Lauryn Hill. A jaką piosenkę nam zaśpiewasz? Killing Me Softly. Cieszysz się? Bardzo. A dlaczego się cieszysz? Bo będę miała piękne afro. A ja myślałem, że dlatego, że lubisz ten gatunek muzyczny, że on odpowiada twojej estetyce, też, barwie, też, głosu. Też, ale to jest znów jazda bez trzymanki, bo Lauryn Hill wśród nas, wokalistek, to jest taka postać no, niedościgniona. Nie da się jej tych wszystkich ozdobniczków. Ona robi tego tyle i z taką lekkością, że aż człowieka no, serce boli. To jest jazda figurowa, naprawdę. To jest szydełkowanie takie godzinami. I ona to robi tak na zasadzie, szłam po zakupy i se tak, przy i okazji sobie... walnęłam utwór. Tak, 100 ozdobników na ułamek sekundy, tak. A teraz ty, cerekwicka, się męcz. W życiu bywa różnie. Każdy z nas zalicza wzloty i upadki. Dlatego trzeba być twardym. Jeżeli już mnie zabijasz, to zabijaj mnie delikatnie. Piosenką. No dobrze, a teraz bardziej jak on. No to już było jak nie. Ręka opowiada. Yeah, singing my life with this word. Lauryn, postaram się ciebie nie zabić. Mam nadzieję, że mój wykon będzie na 10, a nie na 9. Nie boisz się broni? Bałam się. Myślałam, że mam cela, jak się mówi, jak baba z wesela, a ja mam po prostu cela, jak cera. Jak sobie radziłaś z tym? Co wiesz zrobić, co? Żeby mieć Łatwe jest to, że ta muzyka pomaga, bo jest ten gruby, tłusty beat. Wiesz, gruby bas. Kasiu, powodzenia, tylko nie zabijaj nas delikatnie, tylko tak konkretnie, na śmierć, na amen. Idę. Katarzyna Cerekwicka, cała szczęśliwa, ponieważ za chwileczkę za sprawą naszej magicznej windy zamieni się w Lauryn Hill, a to oznacza zupełnie nowe usta i nowy nos, i to zupełnie za darmo. This is why clap refugee camp Bryce well this little face sitting up here on the base. I've heard he sang a good song. I've heard he had a star. And so I came to see him to listen. Stranger to my eyes, strong in my bed.
Okej, okay, są DJ Adamo. Są dwie płyty, które w moim odtwarzaczu w samochodzie królowały. I to jest właśnie druga płyta Refugee i pierwsza płyta Lauryn Hill. Więc po pierwsze, uwielbiam ten utwór, po drugie, uwielbiam tą wykonawczynię, po trzecie, zrobiłaś to cudownie. Ja jestem zachwycona przede wszystkim całą inscenizacją, która też pracowała na ciebie, bo jakby sukces artysty jednostkowego składa się z tego całego wsparcia, które jest dookoła, które pozwala lepiej wczuć się w rolę. W ogóle i głosowo, i postaciowo, i wizualnie, no ty po prostu powinnaś już tak zostać. Kasia, jestem zachwycona. Co ten kabecy? No po prostu rewelacyjnie, z takim feelingiem to zaśpiewałaś i mistrzostwo charakteryzacji też, bo wyglądasz naprawdę jak Lauryn Hill. Kasia!